Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny, już po raz czwarty zmierzymy się z Lich Kingiem i w dzisiejszym odcinku, kierując się waszymi sugestiami pod poprzednim nagraniem, pogramy sobie łowcą. Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, to problem łowcy jest taki, że w pierwszej turze Lich King strasznie bije go po mordzie, więc fajnie używać Molten Gianta. Problemem jest to, że mam tylko jeden egzemplarz, ale miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dlatego też wchodzimy już na lodową koronę po raz. Na lodową koronę po raz kolejny. Tak niedługo to. U mnie niedługo na kanale to będą same filmy z tego Lich Kinga, bo ciągle z nim walczę. Ale jeszcze tylko kilka pojedynków. Mam nadzieję, że jak przejdziemy jakimś cudem łowce, to zostaną nam tylko te łatwiejsze wyzwania. Tak, tu jest talia łowcy, którą stworzyłem. Tak jak już mówiłem, jest Molten Giant w niej, tak jak mi zasugerowaliście wy i tak jak zasugerowało mi część moich znajomych. A dlaczego ten Molten Giant ma w tej talii być, to myślę powinno się zaraz okazać. Dobra, jest Rexar kontra Król Lich po raz kolejny. I teraz tak, fajnie było Molten Gianta dobrać, skoro w pierwszej turze już podobno go można użyć, więc spróbuję tej karty wymienić, zobaczymy czy Gianta dostaniemy. Nie mamy Gianta, ale mamy Proroka Zagłady. Tak, mając na uwadze moje poprzednie doświadczenia na siódmą turę, wiemy, żeby użyć Proroka Zagłady. Teraz zobaczmy, jak dokładnie działa specjalna moc Lich Kinga na łowcy. Zadaj 2 punkty obrażeń przeciwnikowi za każdego. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. A to może by tak zagrać jakimś Secret Hunterem, który w ogóle stronników w talii nie ma? W sumie nie wziąłem tego pod uwagę. Jeszcze przegrałem losowanie. No dobra. Trudno się mówi. Tylko że zaraz będę miał problem. Dobra, jest Walkiria, akurat ona nie jest problemem, bo ona sama się zabije za chwilę. Kurczę, natomiast problemem jest to, że wydaje mi się, że po Paladynie jest to kolejny deck, którym raczej fajnie by było zabić Lich Kinga jak najszybciej, a tymczasem najlepiej przed drugą fazą, a tymczasem chyba mi się to nie uda, jak tak patrzę na zagrania. Jest zwierzęcy towarzysz. Chyba myślę, najlepsza była Misza. Świnia z szarżą. Dobra, na szczęście mamy tutaj tajemny strzał, więc świnia z szarżą być może przeżyje. Kurde, taunty, nie. Dobra, natakujemy. Mam też w talii hienę, fajnie było też hienę dostać szybko, no niestety nie udało się. Okej. Jest niedźwiedzio rekin, rekinodźwiedź właściwie. Szybki strzał zużyć? Myślę, że niekoniecznie. Dwa HP. Powiem wam, szał. Ej, przecież ja teraz zginę, mnie Frostmourne zabije. Chyba, że zrobimy w ten sposób. Kurczę, ale mnie zabije Hero Power w tej fazie kolejnej. Nie, no to jest bez sensu, bo teraz tak, on używa Ostrza Mrozu. Nie mam za bardzo pomysłu, w jaki sposób mógłbym to teraz przeżyć. Bo tak naprawdę w obecnej chwili mam tylko dwie tury życia. Tak, on tutaj uderza mojego niedźwiedzia. Doomsayer wybucha. No co jest z tą bronią z Nerfilią? No, trochę bez sensu. Dobra, spróbujmy raz jeszcze. No i teraz misja. Jak dobić 20 punktów życia w kolejnej turze? Bo ja za bardzo nie mam pomysłu. Kogo? Tak, teraz to już w ogóle nie mam pomysłu, jak to mogę wygrać. Jeszcze sobie dobierzę karty i armor. Najlepiej.
Najlepiej. Dobra. Doomsayer. W sumie to ta tura już jest. Dobra, dobierzmy sobie kartę. Jest dachowiec. Boże, przecież on teraz na face pójdzie. Ja w ogóle nie pomyślałem o tym, że on przecież bronią mnie może w mordę po prostu uderzyć i mnie zabić. Może będzie głupi i tego nie zrobi? Dobra, niestety to nie jest hiena. Trudno. Może sobie bez niej poradzimy. Nie. I oczywiście muszę mieć unicestwienie. Raz w życiu dobrałem Gianta i oczywiście co? Unicestwienie. Chuj. Dobra, misiek przeżył. Dobra, jak tam punkty życia? Bo już nawet tego nie liczyłem. 6, 2, 3, 2, 5, brakuje 4. Bym miał! Jakbym najpierw użył. Dlaczego ja tego nie zrobię? Misplay. Powiem wam szczerze, że już powoli mnie to wyzwanie zaczyna denerwować. Bo tak naprawdę jedyne na co liczę, to na to, że będę miał dobrą rękę na początku. W sumie, jakbym jeszcze dobrał koty, to by właśnie była taka. Nie, jednak to by było zbyt wiele szczęścia, jak na jeden pojedynek. Ale mamy olbrzyma, więc będzie co użyć w drugiej turze. Koniec tury. Okej. No dobra, walczymy. Może nie będzie miał unicestwienia. Teraz natomiast martwi mnie to, iż kończą mi się punkty życia. Zrobimy tak. I tak, to na razie zostawimy. Pewno się wytraduje z moim prychaczem, więc tak czy siak go stracę. Nie, jak widzimy, zdecydował się pójść na face. Face is the place, jak zwykle. No dobra, dla mnie to i spoko nawet. Zróbmy tak, zróbmy tak. I na mordę. Okej. No dobra, to teraz tak, buffnijmy hienę. Tym się potrajdujemy. Gorzej jak teraz dobierze rycerza śmierci i mi hienę zabije. Wtedy się chyba popłaczę, bo mamy dobre rozdanie tym razem. Śluzożer. No dobra, na szczęście mogę go zniszczyć. Tym, co mam w ręku. Wind Fury. Dziękuję. Dobra. Nie, no to muszę wygrać. To po prostu muszę wygrać. Jeżeli ja przegram ten pojedynek, to po prostu mi ręce odpadną. Zniszczy hienę. Nieważne. Niech sobie niszczy. Dobierze sobie armor. Też nieważne. Niech sobie dobiera. Ważne, że nie miał Blizzarda w szóstej turze, bo to było chyba jedyne, co by mu w tej sytuacji uratowało życie. 50 minut. No, to wyzwanie mi zajęło zdecydowanie najwięcej czasu. Ale powiem wam, cieszę się, że mam już to z głowy. Jak chcecie, możecie mi dawać sugestie, czym mam teraz się męczyć z Lich Kingiem. Tak, oczywiście Rexxar zamienia się w rycerza śmierci.
I powiem wam, to było trudne. I tutaj nie liczyły się w ogóle moje umiejętności, a to, że nam dobrze karty podejdą. No, przeczytajmy teraz o Reksarze. Reksar, łowca śmierci. Reksar uwolnił duszę uwięzione niegdyś przez króla Lisza. Wyciągnął z kołczanu czarną strzałę. Chodź, Misza powiedział. Zaczęły się łowy. Jak widzimy, Misza też jest taka bardziej przygnita w tej wersji. No dobra, mamy czwarte zwycięstwo. Ja się boję, co nas jeszcze czeka. Ja naprawdę mam nadzieję, że te klasy, które nam zostały, są łatwiejsze od łowcy. Dobra. Zdobądźmy czwartą runę na Frostmurnie. No i w sumie jesteśmy już prawie na półmetku. W kolejnym odcinku nie wiem, czym się będziemy męczyć, bo być może znowu ktoś z was mi zasugeruje jakąś klasę. A dzisiaj to było tyle. Myślę, że dzisiaj już w Hearthstone'a nie będę grał, bo mam serdecznie dość. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!